Wczoraj ten TikTok został dodany na TikToka. Jeśli to działa legitnie, to robię ponownie... Nie, robię świecę. Tu się bawi programistę. Tu jest 3, ja zmieniam na 12. Działa, pokrzem! No witam serdecznie na otwarciu szampana. Jak tu chyba, no jak ja chyba telewizor zaraz rozwalę, co? A i szampana otwieramy oczywiście nie z okazji Sylwestra i nadchodzącego 2021 roku, tylko z okazji wbicia 800 tysięcy widzów, za co serdecznie wam dziękuję. Super jesteście widzowie. Ja się boję tego. Jak to się, jak ja kompa zaleję zaraz. Coś idzie widzowie. Uwaga. Więc widzowie, w takim razie wasze zdrowie, rozgośćcie się tutaj. Oczywiście pijemy piccolo, bo wszyscy wiemy, że macie 3-latka. O kurde, ale ładne fajerwerki za oknem. Tak czy jak widzowie, wasze zdrowie to nie jest ostatni odcinek w tym roku, a specjal z okazji 800 tysięcy będziecie mieli 1 stycznia, więc wyczekujcie. Zdrówko widzowie. A w dzisiejszym odcinku sprawdzimy sobie najpopularniejsze mity oraz lifehacki z TikToka, które będziemy oczywiście sprawdzać w Among Us. No i na samym starcie zostawcie oczywiście łapę w górę, jeśli również się cieszycie i chcecie celebrować ze mną. Słuchajcie, każda osoba, która zostawi teraz łapkę w górę, dostanie ode mnie taki kieliszek piccolo, więc serio, zostawiasz łapę w górę, o i proszę bardzo, to dla ciebie. Suba z dzwonem oczywiście również walni, ze względu na to, że lecimy teraz po 900 tysięcy. Tutaj macie 5 ostatnich zwycięzców pakietów petów do Among Us, więc jeśli wy również chcecie zgarnąć na przykład taki pakiet albo taki pakiet, to wystarczy zostawić właśnie łapę w górę, suba z dzwonem oraz w komentarzu napiszecie, od jak dawna mnie subskrybujecie. W sumie celebrujemy teraz, to zobaczmy, kto tutaj najdłużej. Jest dzisiaj ze mną Nexe. Hej przyjacielu. Dzień dobry, witam, siema, hej. Specjalnie wstał dla mnie. Powiedział, siema Filip, tak było. Śmieciu, ja nie wstanę dla Cyby, co ty sobie wyobrażasz? A później wstał i zrobił takie dwa paluszki połączone i Filip, wywal nagrywkę z kimś innym w tym momencie, którą zaplanowałem. Bo ja jestem ważniejszy w twoim życiu. Nieprawda, to są totalne oszczerstwa, to było coś pod tytułem, nie, wygląd mój jest taki, że jakbyś go nie przesunął, to ja bym czasu po prostu nie miał i byś se gówno nagrał, a nie film ze mną, więc musiałbyś wziąć, nie wiem. To i tak bez różnicy, bo widzowie oglądacie gówno, bo oglądamy dzisiaj TikTok i przy okazji mój kanał, więc zapraszam do pierwszego. Kombo. Chłop podchodzi sobie tutaj na mirze, siedzi sobie przy ścianie, kampi jak frajer dęty i patrz, teraz będzie trysk, chłop chłopa zabija i tutaj generalnie widać splasza całkowicie przez tą ściankę wspaniałą. Musimy to sprawdzić, czy to dalej działa, bo jak dobrze wiemy... Mira haku! Tak. No i chłop generalnie później pokazuje, że o, mija impostora, ale super widzowie, upatrzcie jak tutaj wystalkowałem chłopa, mam 200 IQ, ego top normalnie, jak pewien Twitch streamer. Jestem crewmate'em, więc ja mogę podejść. Ja również jestem crewmate'em, ale to nie zmienia faktu, że kochani widzowie, tańcie w tym pokoju, gdzie konewka. Dobra, i teraz wszyscy dostali sygnał, że mają tutaj lecieć, więc ty możesz sobie stać przy ścianie. Ja ich zaprowadzę, bo oni chyba nie wiedzą, gdzie... Dobra, no ja tam stałem, to idę. Napiszę, jesteście debilami. A co to za Jan Paweł II na miniaturce grupy, co? A bo ty to widzisz. Monka S, widzowie. Monka S. Jestem ze ścianą i widzę urywek w ogóle czegoś, jakiegoś skina chyba. O, widzę, jak się ludzie ruszają, no. Ja dam sygnał, ja biegnę do ciebie. Jakiś czas temu wyłączyli te animacje krwi przez ścianę, właśnie przez takie sytuacje, ale wiem, że na The Skeld, ale nie wiem, czy tutaj, bo tą mapę generalnie każdy ma w dupie, bo... No nie wiem, no bo mówią, że jest do dupy, ale no nie wiadomo, jak to jest. Dobra, i zobaczmy w takim razie, czy to... O, widać. Bez hitu było, widać wszystko. Ej, dobrze widzowie. Czyli w takim razie nie naprawili, no niestety, ale ściany w tej stacji kosmicznej, no są do dupy, chyba jacyś... Pierwszy trik pod tytułem siema, nigdy w życiu w tym miejscu nie zrobicie fraga, zaliczony! Nie no, jak to nie? Często mnie tutaj ktoś zabija. No ale przy ścianie, jak jest szansa, że ktoś tam będzie stał? Dobra, okej. W takim razie zróbmy jeszcze podejście numer 2, żebyś się nie zesrał zaraz, przyjacielu. Ale co, przy konewce chcesz? Tak, przy kartoniku, tak jak możesz przy konewce sobie stanąć. Dobra. Ale jest szansa, że będzie krew, bo tam ta krew jest dosyć wysoka, no. Dobra, patrzcie widzowie, w tym momencie ja mogę użyć se konewki. Ja se mogę wziąć ją, proszę bardzo, to jest dowód. Cyk, wziąłem konewkę. Uwaga, niech impostor kogoś zabije. Cyk.
Było widać, było widać. No to stary, no to proszę cię bardzo. Proszę cię bardzo. Masz ty mnie, jednak może się przydać. A ty już zakładasz że odcinek do dupy. Nie, że odcinek do dupy, tylko lifehack do dupy. No ale jeżeli można przy konewce widać, to git. No i tak, tak widzowie, jest widziane przez konewkę. Dlatego ja się bardzo cieszę, zresztą widać po mojej twarzy. No i słuchajcie, przechodzimy do kolejnego TikToka. To są jedyne w sumie TikToki, jakie da się oglądać, bo powiem ci, że ostatnio widziałem swoich znajomych na TikToku. Ja dzisiaj w nocy już przeglądałem TikToka i widziałem jakieś takie rzeczy, które były popularne na YouTubie w 2012 i to miało po 200 tysięcy lajków w Polsce i to jest okropne. Walki Meneli? Nie, no jakieś cringe'owe takie gówno typowe. A to ktoś nasze filmy wrzucił na TikToka. Pewnie nie raz mieliście tego bana. Jak najbardziej był posiadany ten ban, oczywiście. Dziś pokażę wam, jak się go usuwa. Wchodzimy na pulpit po zamknięciu Among Us. Wsujemy procent updata. Pokchamp. Trzeba plik usunąć, żeby dostać unbana tego 5-minutowego. No tak, no pewnie to jest... ban jest nakładany właśnie przez plik, który... No stary, to jest gegierka w pańcie. Czego się spodziewałeś? Proszę bardzo. Że to jest ban na IP, ID? Czy no nie wiem, ja myślę... Słuchaj, kiedyś jak grałem w taką gierkę, to legitnie kartę, znaczy płytę główną blokowali. Pinujcie dupskie swoje. W sensie ja wiem, że XD, ale serio trzeba było części w kompie wymieniać, żeby sobie zagrać znowu. Nie polecam widzowie cheatować. Jak cheatujecie ogólnie albo wychodzicie z lobby, bo nie jesteście impostorem, to jesteście gównem. Więc jak nie stajecie się impostorem, ale wychodzicie z gierki, to stajecie się czymś gorszym. Nie mowa o youtuberach. Dobrze Tomek, chodź. Musimy dostać bana w takim razie w grze Among Us. Coś ty zrobił? Dostałem bana na pokój, ale od gościa, który był hostem lobby. A ja mam bana na 5 minut, ale za co ty dostałeś, w sensie, co? Za co? No zacząłem pisać, a swoją drogą to Legia dostała Legia i potem było i śmiecie Poznania, nie wyjedziecie. Super jesteś, naprawdę. A że no imię zbanował, smutno mi. Smutne widzowie, zakaz własnego słowa i zakaz kibicowania swojemu klubowi. Zaczaj, że ja nigdy w życiu w Poznaniu nie byłem i w Warszawie mieszkam. Mamy player stats 2. Zobaczmy widzowie, jeśli usunąłem to i będę miał unbana tego 5-minutowego, to w takim razie możecie być jeszcze większymi frajerami i dołączyć do lobby, po czym wyjście, gdy nie jesteście impostorami, to bez limitu. Polecam serdecznie. Zobaczmy w takim razie. Find game. No i pokczap widzowie, powiem wam tak, tak jak powiedziałem, możecie być jeszcze większym frajerem, jeśli tylko chcecie. Wystarczy, że macie odpalony sobie ten folderek, czekacie aż pojawi się plik player stats 2, czyli na przykład w tym momencie. Później dostajecie banicję, wychodzicie z Emonga, usuwacie pliczek i możecie sobie grać dalej. Polecam serdecznie, za takie wspaniałe rzeczy, serio, łapeczkę w górę, polecam. O, ja właśnie bana dostałem, idę to ogarnąć. No to dawaj. Wchodzisz sobie w... Działa, pokrzem! Zanim przejdziemy w ogóle do kolejnego TikToka, to chciałbym wam powiedzieć, że na sfta.store.pl w tym momencie trwają duże wyprzedaże. Więc macie tak naprawdę ostatnie 2 dni, żeby sobie coś kupić na wyprzedaży, ze względu na to, że po nowym roku ceny pójdą dosyć w górę i promek nie będzie. Prawdopodobnie przez jakieś pół roku. Więc jeśli chcecie sobie kupić coś taniutko, na przykład, nie wiem, shoulder baga, na przykład czapkę, na przykład fajną bluzę, albo tego tisika, to sfta.store.pl w tym momencie do 31 do 21.37 macie czas, żeby sobie coś fajnego kupić. A i zapiszcie sobie w kalendarzu, że od 4 stycznia maraton filmów codziennie 11.15. Pamiętajcie widzowie, we smart, musicie zanotować to w głowie, pamiętajcie. O, ej, to jest POG następne. Następne polega na tym, że jak jesteśmy tutaj... No. I patrz, zmieniamy sobie grafikę, ustawienia grafiki. Słuchaj, teraz będziemy przez ścianę widzieć, stary. Będziesz widział przez ścianę, normalnie, patrz. No. Zmieniasz sobie tutaj, zmieniasz sobie z powrotem i widzisz chłopa, co się kampi przy komputerku i się patrzy. To patrz, teraz zróbmy tak, ty se stój tutaj. No właśnie to robię, czekaj. A ja stanę przy komputerku, żebyś ty widział, co ja robię, co? Jop! Nie, już sorry, już spoilerowany zostałem, sali mi się... Ej, to działa, ale, stary. Ja wiem, że to działa, ja wiem, słuchaj, ja już pogromców mitów tyle nagrywam widzowie, że jakby mi się wydaje, że patrzcie, o, proszę bardzo, S, był na eksie widziany, więc... Działa, widzowie, działa, no. Więc widzowie, możecie legitnie widzieć przez ścianę, tak bardzo, że aż na eksie trysnął z zachwytu, jak widzieliście zresztą. Tak mi się bardzo podoba ten content, który dzisiaj tworzymy. Mam nadzieję, że wam też się podoba, zostawcie łapkę w górę. Wcale nie jestem naj... tylko stwierdził, tylko na eksie mi zrobił...
rozmowę. Mówi Filip. Ale co ty pisz teraz? A przepraszam. To pytał, go next TikTok, Boże. Załóżmy, że nie nagrywamy filmów na YouTube'a, co nie? Mhm. Że nie mamy kolegów. No, to fakty, w sumie tak no. by było, jakbyśmy nie nagrywali filmów na YouTube'a. Ale patrz, nikt nie chce dołączyć do twojego lobby, co nie? Kurde, co ty wtedy robisz? Bo smutna sytuacja wtedy. Depresja łapie człowieka. I wtedy wystarczy spróbować ten trik. First put your lobby in public and then private for a couple of seconds and then back to public. I wtedy patrz. Nagle się okazuje, że Discord zupełnie nie jest potrzebny. Bo se ludzie wbijają wtedy. Świetny pomysł. Świetny pomysł. Zobaczmy, widzowie, czy to działa, czy to nie jest pieprzony scam. No nikt nie wbija, widzowie. No nie mam kolegów, wychodzi na to. I teraz tak, wystarczy zrobić na private. Public. Co? Ej, co jest w ogóle? Ej, ile masz osób w lobby? Jestem sam, sadge. Stary, ja zrobiłem na private i nagle z bomby wbiły 3 osoby. Właśnie widzę. 4. O, Ala. Ala wbiła. Siema rury. Kto.pl. Dalej nie mam kolegów jak coś. Dalej nie masz. Zero. A ja słuchaj, zero. 10 na 10. Ja powiem ci tak, ja jestem zadowolony z tego lifehacka. Ja powiem wam, widzowie, tak. Ja zaczynam ufać TikTokowi, naprawdę. To się może nie w to, co robi Filip Zabielski, ale pozdrawiam Filip, super jesteś. Mhm. Mhm. Ale, ja też pozdrawiam. Ale dobra, zamknij. Morda. Dobra, wychodzę z tego lobby, bo mnie wyzywają. Ale widzowie, słuchajcie, to w 100% działa, jak widzicie. Więc jak nie macie kolegów, a nie chcecie wbijać na Discorda, to wystarczy, że zrobicie public, private, public i wtedy jest public. Tak, super. 2021, a ty dalej sam. A możesz nie obrażać. Mamy tutaj kolejny. Chłop jest zielony i chłop drugi też jest zielony, co nie? Wystarczy wejść w opcję gry, znaczy w folder gry. User, mąż, updata. Okej, czyli wystarczy, że wejdziemy w pliki gry, odpalimy sobie player preps na notepadzie. 7 zmieniamy na 12 i wtedy jesteśmy takim innym zielonym. Okej, czekaj, zobaczmy, czy to w ogóle działa rzeczywiście. W sensie, czy chłop pokaże, że jest innym zielonym. Okej, dobra, czyli można sobie ustawić taki sam kolor, jak mają inni goście, ale którzy mają tylko wybrany kolor poprzez lobby. Czuję się jak programista teraz. Teraz co? Wchodzę w... No do dupy, jak ja nie potrafię na jednym kroku w ogóle nawet się skupić. Ej, dobra, mam. I teraz brawo. Tak. Player... player prev. O, tutaj jest, pa. No to pokrzam, widzowie. Powiem wam tak, super grzebanie w plikach gry. W dupie se prędzej chyba pogrzebę zara. To nie się bawi w programistę. Pa, drugi numer, tu jest 3. Ja zmieniam na 12. Jak będę miał kolor zielony, to walę fikołka wtedy. Wchodzimy sobie w online. Cyrate gamę. Jak będę zielony, to walę fikołka. O kurwa. Ej, bez kitu, stary. No, ja wam nie pokażę. Ale to ty będziesz innym zielonym. Spokojnie. Ale ja nie widzę. A, no to zaraz zobaczysz, ale spokojnie. Ale ja zielonego nie widzę. Ale coś widzisz zamiast tego zielonego. Coś, tak, coś widzę, no. Ej, tutaj widzowie, jaki ty masz, jaką masz nieudolność? Nie znam się, to jest, Jezu, to jest daltonizm, jaki dokładnie ci nie powiem, nie wchodziłem w to nigdy. Znaczy wchodziłem, ale nie pamiętam. Siema, Nexe, co tam słychać u ciebie? No nie. Widzisz różnicę, czy nie? Nie. Widzę dwa szare. Inaczej, tutaj widzę, tu widzę, tu lekką widzę, ale tam nie widzę żadnej. Super, Nexus. Więc widzowie, w takim razie zaklepujemy to, podobnie działa. Rzeczywiście da się zrobić jakiś customowy kolor w Among Us. Możecie pisać w komentarzach w ogóle, czy według was są jeszcze jakieś inne kombinacje, bo mi się kombinować nie chce. Ja tu przychodzę na gotowe, dobrze wiecie, no bo w sumie TikTok jest gotowy, jak mi przyjmijcie na pogromców, to też jest gotowe. Dlatego możecie mi ułatwić sprawę i na przykład napisać 21 to żółty, 37 też. Okej, i to musimy przetestować. Jeśli ktoś jest impostorem i zrobi fraga, to wtedy druga osoba, która jest impostorem, ma takie mignięcie, tak jak tutaj widziałeś. Takie jedna sekunda, dosłownie tak miga, spójrz. Coś takiego. A, w ten sposób, no.
Ej, w sumie powiem ci, że to jest dosyć przydatne, bo często się nie wie na przykład, czy debil, z którym musisz współpracować, kogoś zawalił, czy też nie. Dlatego widzowie, wydaje mi się, że to jest akurat puk totalny, ze względu na to, że możemy się dowiedzieć, no to co powiedziałem wcześniej, po co ja w ogóle te gleję wodę. Dobra. Znaczy, dobra, akurat to co tym razem powiedziałeś ma totalnie sens, bo jeżeli to działa, no. to jest w ogóle, przynajmniej IMO, to jest mega dobra sytuacja, bo często, i dosłownie mega często są takie sytuacje, że na przykład żyje 5 osób, ty już masz kill cooldown, ale nie wiesz, że żyje 5 osób. I to jest mega spoko. W sensie tak zero komunikacji między impostorami, a tutaj nagle jednak jest taki myk. Tutaj jeden ze statystów, wspaniały, w ogóle z Discorda, polecam serdecznie, bo na Discordzie 80 osób przeganiamy serwer Nexe. Jakby ja bym chciał powiedzieć, że tutaj konkurencja wzrasta, a twój stary cię po dupie na świętach lasta, pozdro. Sprawdźmy w takim razie, widzowie, czy będzie jakiś kill cooldown tutaj, jak ta osoba kogoś zabije. Uwaga, no dupnij kogoś, ja muszę widzieć, że... Ej, było, stary! Ej, było, bez kitu to działa! Ej, ale pok, wow. Ej, pok totalny, tak szczerze. W sensie, weź na to zwracaj uwagę cały czas teraz, weź nie? To też jest ciężkie. W sensie, niby tak, ale wiesz, z drugiej strony tak kątem oka możesz sobie patrzeć na to. W sensie, wiadomo, że zazwyczaj, no, jak się skupiasz na gierce, to masz full focus, tryhardujesz i wiecie, jak gracie na high elo, jak Nexe gra na co dzień, no to ciężko się skupić na tym, że tutaj ten licznik się resetuje troszeczkę. Ale jak gracie sobie z takimi ziomeczkami, tu headami, czyli w sumie no, jak gracie sobie w swoim gronie zazwyczaj, albo z ludźmi z mojego Discorda, to akurat jest bardzo przydatna opcja, ze względu na to, że możecie ograć kogoś i powiedzieć: ha, ja wiedziałem, że ty to zrobiłeś, bo miałem licznik, a ziomek wtedy mówi: Pepo WTF, jak to możliwe? Sprawa wygląda tak, ta gra jest niedorobiona, jak ja zresztą, i ty w sumie też, i patrz. Drzwi to tak naprawdę giga gówno fake. Więc widzowie, trzeba sprawdzić, czy te drzwi, które zamykają się nam przed ryjem, czy przez nie można przeładzić, jak są zamknięte. Uwaga, szybkie sprawdzenie. No i powiem wam tak, rzeczywiście drzwi się nam nie muszą otworzyć. Czekaj, bo teraz jakiś debil mi otwiera. A to ty, sorry. No to ja, ale zajebiście. Więc słuchajcie, widzowie, myk na przechodzenie przez ściany. Jak wam ktoś drzwi zamknie przed ryjem w normalnym życiu, no to walicie ryjem o drzwi. Ale tutaj w Among Usie no jednak się okazuje, że no drzwi jednak nie są takie, jakbyśmy mogli przypuszczać. I tak naprawdę ta animacja to jest tylko animacja, a nie jest to żadna tekstura, która jest obiektem przy okazji. Więc pozdrawiam twórców gry. Mam nadzieję, że update, który wyjdzie 16. By the way, nowa mapa miała już być ile? Miesiąc temu? Nie wyjdzie. Nie wyjdzie, bo 16 dopiero ma być. Ale bo my mamy trzech pracowników, zamknij mordę. Ja też chcę... Poczekaj. Przestańcie mnie denerwować. Prawda jest taka, że twórcy gry gadają głupoty i powiem wam tak. Ja jakbym sobie chciał nową mapę zrobić, to patrzcie. Wizualizację mapy możecie zrobić w... Tu jest licznik nade mną w tym momencie. I tyle mi zajęło tworzenie mapy. Więc jakby... Ja nie wiem, o co chodzi tym twórcom. Jakby wydaje mi się, że ego to... Ale na trzy osoby to jest bardzo dużo pracy, zamknij mordę. My się śmiejemy strasznie, co nie? Z tego. Z tych, co robią Among Us. Tak. A tutaj można mapę wcześniej odpalić ponoć sobie. I wczoraj TikTok był dodany, więc zobaczmy, widzowie. Wczoraj ten TikTok został dodany na TikToka. Jeśli to działa legitnie, to robię ponownie... Nie, robię świecę w takim razie, ale pewnie nie będzie działać. Okej, zobaczmy. No chcę, pewnie, że chcę. A bo ty nie słyszysz chyba, jak Hob mówi do Cyby. Nie słyszę. A to ja będę mówił za niego. Bo ty i tak angielskiego nie rozumiesz. Dobra. Obrażaj mnie jeszcze. Patrz, on wchodzi. Jestem po filologii brytyjskiej, po 4 latach studiów w Baranie. A ty mnie wyzywasz. I don't speak London. Zamknij mordę. Dobra. Dobra. Wchodzimy w lokal i teraz tak, ustawiamy airshipa. Wychodzimy. Online. Tworzymy. Nic nie wybieramy. I w takim razie wybiera nam airshipa. Okej. Czyli to brzmi tak totalnie do dupy i nielegitnie, że masakra. W takim razie wystarczy tak. Wejdziemy sobie w lokal. Create game. I gdzie tą mapę niby na lokalu wybieramy? Nie ma. Nie ma jej. No oj, oj, oj. No to chyba skamik niezły poleciał. Jak ta mapa nie jest posiadana tutaj w spisie map. Ktoś z nas oskamował. Więc niestety sadgę, widzowie. Taka sytuacja. Dobrze, widzowie. Super było się z wami widzieć.
Pamiętajcie, że od 4 stycznia będzie maraton. 8 stycznia są moje urodziny, więc mam nadzieję, że macie już prezent przygotowany. Adres już dawno temu wyciekł, więc możecie wysyłać. No i co, wbijajcie do Nexe. Pamiętajcie o łapce w górę, pamiętajcie o subie i se na Discorda wbijcie. I pamiętajcie o maratonie, bo jak nie będziesz pamiętał o maratonie, nie mam rymów. Cześć. To ci stary spłonie. Dokładnie tak. Do widzenia, widzowie. Pozdrawiam waszą mamę. Nara. Nie pytajcie się czemu. Siema.